Witam wszystkich na mojej kolejnej wyprawie. Tym razem znajduję się w niewielkim mieście we Francji i odwiedzam opuszczony szpital. Zobaczymy dzisiaj jego wnętrze i co ciekawe, kapliczkę, która stoi tuż obok. Nie odwiedziłem wszystkich pomieszczeń, a jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo, ale jak będziecie ciekawi, które miejsca opuściłem, zawsze możecie zerknąć na kanał Adama Halo Urbex, który odwiedził praktycznie wszystkie pomieszczenia i również te z wyposażeniem. Także zapraszam na jego kanał. Link do tego filmu znajdziecie tuż pod moim. Zapraszam wszystkich na moją kolejną wyprawę. Mam nadzieję, że będziecie się równie dobrze bawić jak ja. Zapraszam Was wszystkich na film. Zobaczcie, szpital, a obok kościół. Coś pięknego. Nie wiem, co tutaj jest, ale są drzwi otwarte. Zobaczcie, że tutaj jest szpital, jest on połączony tunelem do kościoła. Dziwne. Szczerze nie wiem, od czego zacząć. Nie wiem do końca, w jakim stanie jest ten szpital i czy nie ma żadnych czujników tutaj. Właśnie tego nie wiem, a to jest bardzo ważne. Zobaczcie. Chodźmy najpierw do kościoła. Jazda.
Zobaczcie, jaki gigantyczny obraz. Czekajcie sekundę. Wyjmę tylko latarkę. Już zniszczony. O, powiem wam, że świetna sprawa. Jeżeli ktoś się już poczuł lepiej, wychodząc ze szpitala, mógł od razu do kościoła iść. Dobra, wiem, jak wygląda w kościele. Idziemy teraz do szpitala, zobaczymy, czy zostało jakieś wyposażenie. Liczę, że tak, bo nie jest łatwo dostępny. Bijamy. Nie wiem gdzie, ale idziemy. To akurat ślepy zaułek. Główne drzwi. Powiem wam, że szpitale mają coś takiego w sobie, co mnie przeraża. Nie widzę żadnego sprzętu. Najprawdopodobniej został już wyniesiony. Albo ukradziony. Jedno z dwóch. Liczyłem, że nie będzie tak rozszabrowany, ale widać, że zajęli się wszystkim już. Idziemy do góry. Chyba im wyżej, tym gorzej. Winda. Widok z góry. Tam jest druga część szpitala. Zajdę tam.
kolejny rozszabowany szpital. Przynajmniej, że będzie lepiej wyglądał. Bardzo się napaliłem znowu. Idziemy się pomodlić i spadamy. Myślałem, że ktoś idzie, a to krople wody. Jestem troszkę zawiedziony z tego powodu, że nic nie zostało w tym szpitalu. Już za późno trafiłem. Teraz tak, kto ma jakieś grzeszki, niech się wyspowiada. Ja ich nie posiadam, dlatego mogę stąd spokojnie iść. Trzymajcie się, widzimy się na kolejnej wyprawie. Na razie.